Już w najbliższy piątek rusza nowa kampania Centrum Życia i Rodziny pod hasłem Szlachetny Piątek. To odpowiedź na tzw. tęczowy piątek, który promują środowiska LGBT. Szlachetny Piątek ma ukazać młodym takie wartości jak wierność, czystość i szlachetność. Środowiska LGBT pod hasłem Tęczowego Piątku próbują manifestować swoje postulaty o charakterze politycznym i ideologicznym. Za tęczową flagą tylko pozornie stoją hasła o tolerancji. W praktyce to jeden z elementów szerokiej batalii, w której podejmowana jest cała agenda LGBT, począwszy od prawnej legalizacji związków osób tej samej płci, kończąc na adopcji dzieci przez takie pary. Tęczowy Piątek, na co zwraca uwagę Centrum Życia i Rodziny, jest akcją, która ma za zadanie wpływać na dzieci. Stąd wymaga odpowiedzi tych, którzy wskazują, że to rodzice mają prawo wychować dziecko zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ruszamy z nową kampanią Centrum Życia. 29 października zmieniamy tęczowy piątek na szlachetny piątek. Szlachetny Piątek ma w centrum stawiać takie wartości jak czystość, wierność i szlachetność serca. Dlatego organizatorzy akcji zachęcają, by w najbliższy piątek dzieci zamiast tęczowych ubrań założyły na siebie biały element garderoby, bądź przypięły do ubrania lub włosów biały detal. W ten sposób podkreślą te wartości, które są dla nich szczególnie ważne.